przełom 1918 i 1919 roku. Wilno opuszczają wojska niemieckie, a na ich miejsce próbuje wedrzeć się armia bolszewicka. Polskości Wilna bronią zaciekle jednostki samoobrony kresowej z generałem Władysławem Wejtko na czele. Mimo zaciętej 5-dniowej obrony Polakom nie udaje się utrzymać miasta i ostatecznie zostają z niego wyparci. Gdy 5 stycznia zbierały się nad Wilnem coraz gęstsze chmury nawały bolszewickiej, wyznaczono na czołowe stanowiska bojowe oddział skontów i uczący się młodzieży. Przechodząc przez ostrą bramę, ukląkł przed cudownym obrazem i w cichej, skupionej modlitwie polecił siebie opiece swej orędowniczki. Odśpiewał: Boże, coż Polskę, i jeszcze Polska nie zginęła, i poszedł raźnie i ochoczo na pole chwały. A Bóg ich modłów wysłuchał. Wszyscy oni znaleźli się w Polsce i powrócili wraz z wojskiem do Polski, wolnej, niepodległej i zjednoczonej z Wilnem na zawsze.